Cześć! Cześć! Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy sadzić warzywka. Nie! Tak! Nie! No przecież jest zima! Będziemy robić zimowy ogródek. No dobra, no to co? To do roboty, tak? Tak! Do roboty? Tak! Nie wiem, czy wiecie, że niektóre warzywa, które kupujecie w sklepie, możecie posadzić i będą nowymi, pięknymi roślinkami. I tutaj, no tutaj nie będę oszukiwać, to nie jest ten przykład, bo to jest natka, ale ta natka została wysiana akurat przez nas. Natomiast jeśli macie pietruszkę, to możecie mieć z niej właśnie natkę. I ja Wam zaraz pokażę na przykładzie marchewki, którą też możecie używać na przykład do jakiegoś pesto. Kupiliśmy marchewkę w sklepie. I co? Większość marchewki zużyjemy do jakiejś sałatki. Możemy zjeść na surowo. I co robimy później z tą końcóweczką? Oklejamy i rzucamy na kompost. Na kompost. Albo jak ktoś nie ma kompostu, no to wyrzucę do kosza, tak? No dokładnie. A my co zrobimy? Odkroimy i tak jak z pietruszką właśnie, żeby mieć później piękną tutaj natkę, to jak odkroimy marcheweczkę, odkroimy końcóweczkę. Pięknie. No i teraz róża wchodzi do gry. Teraz przygotowaliśmy pojemniczek z wodą i róża wsadzi marcheweczkę. Ojej, jakie to było wrzucenie marchewki. No i poczekamy. Po kilku dniach tutaj zacznie nam kiełkować natka, tak? Taka od marcheweczki, tak? Tak. Dokładnie. Ale nie tylko w taki sposób możemy się postępować z marcheweczką. Tu zobaczcie, co my tutaj mamy. Por, tak, por. I co zrobiliśmy? Odkroiliśmy kawałek pora i zobacz, tutaj co jest? Co tutaj jest? Korzeń. Korzonki wypuścił, tak? Ten to już nawet aż za dużo tych korzonków. Już powinno się go, co zrobić? Co teraz zrobimy z tym porem? Posadzimy i rośnie nowy. No tak, no posadzimy w ziemi, no zaraz to zrobimy. Posadzimy w ziemi. Ten zobaczcie, trochę krócej był tutaj. Ten już dużo dłużej, ale to też około chyba jakoś tygodnia. I już nam tak ładnie wyrósł. I tutaj z tego miejsca będą wychodziły nowe listki, tak? Tak. Co można jeszcze zrobić w ten sam sposób? Co mamy jeszcze tam? Tak. Sałatkę. Sałatę, tak? Dokładnie taka sama sytuacja jest z sałatą. I teraz sałatkę rzymską będziemy też kroić, tak? Tak. No dobra, no to będzie Lili będzie kroiła, tak? Tak. Tutaj troszeczkę dalej, tak? Tak. O, i odkroimy ten kawałek. O, tak. I jeszcze mamy drugą. Proszę bardzo. I to idzie na kanapeczki, tak? Tak. To idzie na kanapeczki. A co robimy z tym? Wkładamy. Wkładamy. No to wkładamy, tak? Pomalutku. O, bardzo ładnie. Super. I w którym miejscu będzie wyrastać nam sałata? Tutaj, z tej strony, tak? Tutaj. Tak. O, tu wyrośnie nam nowa sałatka i niedługo będziemy mogły tę sałatę posadzić. Jak wyjdą korzonki, to co zrobimy? Posadzimy do ziemi, tak? To co, dziewczyny? Będziemy sadzić teraz tego pora? Tak. Thank you.
jeszcze trzeba zrobić? Trzeba wodą. Wodą trzeba podlać, tak? Tak. Liruś, a co jeszcze możemy sadzić w domu? Możemy sadzić czosnek i cebulę. Ale z tej cebuli to będzie cebula? Nie. A co będzie z tej cebuli? Będzie szczypiorek. Szczypiorek będzie. No to co, to robimy? Tak. Ale oprócz warzywek to możemy mieć też owoce. I możemy mieć na przykład truskawki zimą albo... Poziomki. Co to jest? Poziomki. Tutaj niestety mama troszeczkę dała ciała w tym roku, ponieważ zazwyczaj mamy dużo tych poziomek, a tym razem one mi padły. Ale tu jedno mi już kwitnie. Tu mamy trochę wolnego miejsca. Dziewczyny tutaj zrobiły takie mini dekoracje, ale to wolne tutaj miejsce, co nam zostało po właśnie poziomkach, mi się wydaje, że dobrze by było zagospodarować na te cebulki, co? Najlepiej by było wykorzystać cebulę, która wypuszcza już tutaj szczypiorek. Niestety takiej nie posiadam. Można też cebulkę wsadzić do wody w ogóle, nie wsadzać jej do ziemi. Ale ja mam nadzieję, że jak ją posadzimy tutaj w ziemi, to będzie spokojnie nam tutaj urośnie. To mamy tutaj takie małe cebulki i czosnek. Dobra, no to do roboty. Ja wam pokażę jedną. Zobaczcie, bierzecie tak, bierzecie czosnek i teraz przy cebulkę i tutaj, gdzie są, gdzie mogą wyjść korzonki, to wkładamy do ziemi. Tak? Co ty podżerasz? Rodzynki podżerasz? To co dziewczyny? Fajnie się sadziło? Tak? Będziemy czekać na efekty? Tak. Będziemy jeść później szczypiorek? Tak. Tak? Do kanapek? Tak? No dobra. To co na zakończenie? Buziaki, pa, pa, pa. Kurczę, nagrywając z dziećmi czasami się o czymś zapomina. Oczywiście, oprócz warzyw, owoców, można zimą mieć w domku różne zioła. No i tutaj ja mam taki dziwny twór, taką bazylię tutaj, zobaczcie. O, tu mamy na przykład rozmaryn, który niestety jakoś średnio chce mi rosnąć, nie wiem, tak jak bazylia kwitnie, rośnie pięknie, to tak ten rozmaryn to tak trochę zdycha mi. Ale można różne właśnie zioła zimą trzymać na oknie w domu. Zimą też fajnie jest posiać sobie kiełki. My mamy taki pojemnik do kiełków, tak jak tutaj widać na obrazku. My najbardziej lubimy kiełki z lucerny albo takie tutaj z rzodkiewki. One są bardzo dobre na kanapki.